Dzień dobry Państwu, witam w Onet Rano. Wiem, rzeczywiście porozmawiamy dzisiaj o Ameryce. Dwójka gości jest z nami, Dorota Warakomska, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Nie będę wymieniał nazwy firmy, dla której Dorota wtedy pracowała, bo dzisiaj to nie jest pewnie powód do wielkiej dumy. Oraz Michał Broniatowski, czyli szef polskiego Polityko. Witam Was serdecznie. Doroto, zacznijmy od razu od Ciebie. Powiedz mi proszę, jak oglądałaś wczoraj wieczorem zdjęcia z Waszyngtonu, który oboje tak dobrze przecież znamy i kochamy. I kochamy. Dokładnie. To co Ci przechodziło przez głowę? Czy byłaś zaskoczona tym, co się stało? Czy tak jak wielu komentatorów uważałaś, że to jest nieuniknione, że coś takiego się zdarzy? Ja byłam wstrząśnięta, przyznam szczerze, dlatego że spodziewałam się, że Donald Trump będzie robił kłopoty, mówiąc oględnie, czyli będzie sprawiał kłopoty i nie będzie chciał odejść z urzędu i będzie zachowywał się jak rozpieszczone dziecko, któremu ktoś zabrał zabawki, a on nie rozumie, dlaczego tak się stało. Ale nie spodziewałam się, że sytuacja wymknie się spod kontroli, bo co innego, kruczki prawne i zgłaszanie zastrzeżeń co do wyniku wyborów w poszczególnych stanach, co przecież, jak wiemy, jest procedowane i właśnie dosłownie kilka minut temu Izba Reprezentantów odrzuciła te zastrzeżenia dotyczące Pensylwanii. I lada moment powinny się obydwie Izby Kongresu spotkać ponownie, by zatwierdzić Joe Bidena. Ale co innego są kruczki prawne, a co innego przemoc, co innego paradowanie z flagą konfederacką po budynku Kapitolu. No to jest po prostu coś niesłychanego. Wybijanie szyb, no i w ogóle te zamieszki, które miały tam miejsce, naprawdę to jest okropne. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Myślę, że Donald Trump nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co robi, apelując do swoich zwolenników, do swoich wyznawców, bo ja takich nazywam, i mówiąc do nich, że ich kocha i że są wyjątkowi, że są specjalni. Naprawdę to szaleństwo wymknęło się spod kontroli. Michale, a ja mam takie przekonanie, że Trump wiedział, co robi i że spodziewał się, że to może się obrócić w tę stronę, ponieważ od dłuższego czasu w internecie amerykańskim trwały dyskusje pomiędzy zwolennikami Trumpa na temat tego, jak się zachować w tym dniu, kiedy Kongres będzie zatwierdzał wyniki wyborów. I tam wprost padały propozycje: zaatakujmy Kongres, pójdźmy pod parlament po tym, jak się zakończy przemówienie naszego prezydenta. Czy ty myślisz, że Trump był też zaskoczony, tak jak my wszyscy, tym, co się działo tam? No, nie wiem, co siedzi w głowie Trumpa. Niewątpliwie w sposób świadomy podburzył tłum, mówiąc mu, że zwyciężymy, że prawda jest po naszej stronie, ukradziono nam wybory. Mówił to mniej więcej pół godziny marszu od Kapitolu do tłumu kilku tysięcy ludzi. Więc z pewnością zdawał sobie sprawę z tego, do czego to może doprowadzić taka retoryka. Dla mnie większym problemem jest to, że właśnie wiedząc o tym, co ty mówisz, czyli o tych wezwaniach do marszu na Kapitol i po przemówieniu Trumpa, w dalszym ciągu na ulicach Waszyngtonu nie pojawiły się siły policyjne, które by uniemożliwiły dojście do skutku tego, co się stało i tego, co widzieliśmy. Więc to było takie, powiedziałbym, krótkie potknięcie amerykańskiej demokracji, czy też, no, węziej to ujmując, władz Waszyngtonu, które trwało w sumie 6 godzin, no bo mniej więcej parę minut po drugiej czasu waszyngtońskiego zostało przerwane posiedzenie Senatu i zostało wznowione 6 godzin później. Więc tak krótkie potknięcie amerykańskiej demokracji, ale dosyć, no, dosyć wstrząsające. Ja w pewnym momencie, kiedy to oglądałem, przypomniałem sobie sceny sprzed 20 lat, 11 września. Ameryka została zaatakowana, tym razem nie przez zewnętrznych przeciwników, ale przeciwników wewnętrznych. Amerykę zaatakowali zwolennicy urzędującego prezydenta i jeszcze na dodatek podpuszczeni przez tego prezydenta. To myślę, że Amerykanie, którzy nazywają ten moment w historii 9-11, teraz będą mówili 6-1, bo to jest, no, kamień milowy historii Ameryki. Te zdjęcia, które w tej chwili oglądamy, te flagi konfederatów w gmachu Kapitolu,
krzyki, że Trump jest naszym prezydentem w sali Senatu. Siada jakiś bęcwał na trybunie w Senacie, gdzie zasiada zwykle wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i krzyczy, Trump jest naszym prezydentem. Amerykanie muszą być w strasznym szoku. Dorota, ale tak szukam troszkę też pozytywów w tej całej sytuacji i dla mnie takim pozytywem jest jednak zachowanie instytucji amerykańskich po tym pierwszym szoku i Michał ma oczywiście rację, pewnie będziemy się przez miesiące my i komentatorzy w Stanach zastanawiać, co się działo z policją, z FBI, z Gwardią Narodową w momencie, kiedy ci ludzie atakowali kongres, ale jednak po tym pierwszym szoku instytucje amerykańskie od policji, a skończywszy na wiceprezydencie USA, zachowały się tak, jak powinny się zachować. Czy mam rację, czy nie mam? Czy jednak ty też masz takie wrażenie, że te instytucje zadziałały, czy może uważasz, że nie zadziałały? Moim zdaniem zadziałał cały system, choć na początku oczywiście zabrakło tych sił policyjnych i niewątpliwie słusznie zauważają różni komentatorzy, że gdyby wokół Kapitolu zebrała się tak silna grupa osób o czarnym kolorze skóry, to siły policyjne byłyby znacznie większe i co pokazuje te uprzedzenia rasowe, które są potężne w Stanach Zjednoczonych, ale jednak później wszystko zadziałało, prędzej czy później. Zostało wprowadzone w życie cała procedura bezpieczeństwa. No przede wszystkim ewakuacja wiceprezydenta i również sprawdzenie, czy wszyscy kongresmeni, kongresłumenki, czy wszyscy są bezpieczni. Uważam, że postawa Mike'a Pence'a zasługuje tutaj na wyjątkowe podkreślenie, ponieważ Donald Trump do końca próbował Pence'a podpuszczać. Znaczy te słowa, kiedy Trump mówi, że Mike może odesłać wynik głosowania elektorów z powrotem, czy że to, że będziemy musieli walczyć mocniej, mówił do swoich zwolenników czy wyznawców, i że Mike Pence będzie musiał dla nas to zrobić, to ewidentna była taka próba nacisku na Mike'a Pence'a, wywarcie presji właśnie, żeby to on obronił prezydenta i obronił ten fałszywy wynik wyborów, fałszywy z punktu widzenia rzeczywistości. No a Pence jasno nie tylko dał do zrozumienia, ale wręcz powiedział, że konstytucja nie daje mu uprawnień, by jednostronnie decydować, które głosy elektorskie powinny być policzone, a które nie. No i w końcu również powiedział wprost do zwolenników Trumpa, nie wygraliście, przemoc nigdy nie wygrywa, wygrywa wolność. A teraz wracajmy do roboty. I to wielkie brawa dla Mike'a Pence'a, choć trzeba przyznać, że nie zrobił nic, czego nie zrobiłby każdy praworządny obywatel tego kraju. Natomiast rzeczywiście to była ogromna odpowiedzialność, ale też spójrzmy i pozytywnie patrząc na pozytywne skutki, spójrzmy też na innych republikanów i republikanki, choćby na tę kobietę, która przegrała we wtorek w Georgii swoją walkę o reelekcję. I to ona właśnie powiedziała w momencie, kiedy Senat wznowił obrady, w nocy, że w nocy czasu polskiego, że przyszła z zamiarem zgłoszenia zastrzeżeń co do głosów elektorskich z Georgii. No ale po tym, co się wydarzyło, nie może tego zrobić, bo chce chronić najdroższe jej świętości, czyli demokratyczne instytucje, a nie przykładać ręki do ich podważania. Zresztą tak samo Mitch McConnell, lider większości, dotychczasowej większości republikańskiej w Senacie przecież, powiedział wyraźnie, wyborcy i Stany przemówiły. Po prostu nie możemy podważać demokracji. Wyrządzimy naszej republice szkodę na zawsze, jeśli będziemy się sprzeciwiać woli wyborców i woli Stanów. Więc myślę, że w tym całym szaleństwie, jak mówię, to jest naprawdę bardzo pozytywna informacja, że republikanie także otrzeźwieli. Po prostu zobaczyli to, co było widać od dawna. Ale wydaje mi się, że też warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że to szaleństwo nie zaczęło się wczoraj, nie zaczęło się przedwczoraj, zaczęło się 4-5 lat temu, kiedy Donald Trump kandydował na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i kiedy on burzył wszystkie normy polityczne, społeczne, kiedy wywoływał demony rasizmu, ksenofobii, kiedy podważał autorytety, kiedy sprzeciwiał się republikanom,
republikanom, tym klasycznym republikanom, którzy na początku się od niego odwrócili, a później no, wielu z nich uznało, że jednak z Trumpem jest im po drodze. I teraz po prostu przejrzeli na oczy, tak? No, musiało dojść do czegoś takiego, jak napaść na Kapitol, jak pogwałcenie świętości. No przecież w Ameryce dobrze wiemy, to jest po prostu coś niesamowitego, tak? Że po prostu tam nie może każdy sobie wejść i spacerować, robić sobie zdjęć na Kapitolu, no, ale to nawet nie o to chodzi. Ludzie z bronią wdarli się do miejsca, które jest miejscem, no, kolebką demokracji, więc naprawdę myślę, że w całej tej niedobrej sytuacji to są właśnie te pozytywy, które być może teraz pozwolą na to, że republikanie zaczną współpracować jednak z demokratami. Weźmy pod uwagę, że dzięki wygranej w Georgii teraz jest zupełnie inna sytuacja. Teraz demokraci będą mogli naprawdę rządzić krajem, bo nie tylko prezydent będzie demokratyczny, ale także Senat, w którym jest 50 na 50 i głos przeważający wiceprezydentki Kamali Harris będzie tak naprawdę decydował o wszystkim. No i w Izbie Reprezentantów jest minimalna, ale zawsze jednak większość. Michale, skupmy się na koniec proszę na reakcjach świata na temat tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy takie bardzo zdecydowane reakcje choćby Borysa Johnsona czy prezydenta Francji na temat tego, czy kanclerz Niemiec na temat tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. A ja tak myślę o tym, jak reaguje polska władza i myślę o tym, że mamy tweety, nie mamy żadnych wypowiedzi publicznych, ale mamy tweety pana prezydenta Dudy i pana ministra Rała. I ja nie wiem jak ty, ale ja po przeczytaniu tych tweetów nie mam pojęcia, czy o któryś z nich uważasz, że cokolwiek złego się w Stanach działo. W obu tweetach podkreślają, że to jest sprawa Amerykanów i że nic nam do tego, co się tam dzieje. Czy ty też masz takie przekonanie, czy uważasz, że powinniśmy jakoś ostrzej skomentować jako Polska, jako polskie władze to, co się wydarzyło w Waszyngtonie? Obowiązkiem każdej głowy państwa jest potępić przemoc, potępić bezprawie, niezależnie od tego, czy dzieje się to u naszego najlepszego przyjaciela Trumpa, który jeszcze przez 2 tygodnie będzie prezydentem. Po prostu polski prezydent powinien powiedzieć, że niedopuszczalne, że wydarzyła się rzecz zupełnie niedopuszczalna, mianowicie zaatakowano serce demokracji amerykańskiej i dopiero potem powiedzieć, że wierzy w to, że amerykańska demokracja się obroni. Natomiast pan prezydent ograniczył się do stwierdzenia, że to jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Nie, to nie jest wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są najważniejszym państwem na świecie, są kolebką współczesnej demokracji. I jeżeli prezydent, demokratycznie wybrany prezydent Polski, nie jest w stanie wykrztusić z siebie tego, że doszło do puczu, do którego zagrzewał świadomie czy nieświadomie prezydent Trump, jeśli prezydent Rzeczpospolitej Polski nie jest w stanie tego potępić, to właściwie ja nie wiem, co on tam robi na krakowskim przedmieściu. To było tak oburzające i tak, kiedy to przeczytałem, wydawało mi się, że spalę się ze wstydu. Świat to widzi, w jaki sposób zachowują się polskie władze i jeżeli pan Duda zna angielski, to powinien przeczytać tweeta prezydent Słowacji, pani Czaputowej, która w najostrzejszych słowach wypowiedziała się na temat populizmu i podżegania tłumu do burzenia demokracji. Dorota Warakomska, Michał Broniatowski, bardzo wam dziękuję. Ja tylko dodam, że dosłownie w tym momencie kończy się certyfikacja wyników w Kongresie USA. Pewnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut Kongres oficjalnie zatwierdzi wygraną Joe Bidena i to będzie koniec już tej całej farsy. I będziemy czekać do 20 stycznia na zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję wam bardzo. To był Onet Rano. Wiem, Onet Rano wraca oczywiście jutro 7:55. Do zobaczenia.